Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy południowe wydanie informacji dnia. Zapraszamy. Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół tego dnia nie sprawuje Eucharystii. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia Krzyża Świętego. Wielki Piątek jest wspomnieniem męki i śmierci Pana Jezusa. Tego dnia nie sprawuje się mszy świętej, a w kościołach odczytywany jest opis męki pańskiej. W sposób szczególny adoruje się krzyż. Dziś obowiązuje także post ścisły. Kościół zachęca do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc. W tym dniu powstrzymujemy się od sprawowania mszy świętej. Ten eucharystyczny post będzie też trwać i przez całą Wielką Sobotę, aż do zapadnięcia zmroku. A kiedy zapadnie zmrok, wkraczamy już w niedzielę zmartwychwstania. Po wielkopiątkowej liturgii ciało Chrystusa przenoszone jest do grobu, gdzie trwa adoracja przez całą Wielką Sobotę, która jest dniem ciszy. Ciszy Pana Jezusa złożonego w grobie i ciszy w sercach apostołów, którzy nie wiedzieli, czy tak ma zakończyć się ich wielka przygoda z Panem Jezusem, czy taki ma być kres tego wszystkiego? Podczas wielkopiątkowych uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę na głoszenie zdrowej nauki o człowieku, małżeństwie i rodzinie. Skrytykował szkodliwą konwencję Rady Europy o rzekomym zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ksiądz kardynał mówił, że prawdziwy uczeń Jezusa nie będzie nigdy korzystał z niegodziwych praw, nawet uchwalonych w majestacie demokratycznego państwa, bo prawda i dobro nie podlegają głosowaniu. Metropolita krakowski akcentował, że dzięki Kościołowi dobra nowina dotarła po wszystkie krańce świata. Serce Chrystusa stało się sercem świata. Ze zranionego serca Zbawiciela, według zgodnego przekonania pisarzy chrześcijańskich, narodzi się Kościół, a wypływająca z tego serca krew i woda to symbole życiodajnych sakramentów. Na uroczystości do Kalwarii Zebrzydowskiej już od samego rana przybywają rzesze wiernych. Od piątku, od samego rana odżywają sceny ewangeliczne ponownego sądu Kajfasza, Łannasza, u Heroda i droga krzyżowa, którą rozpamiętujemy przy udziale dziesiątek tysięcy wiernych. Święta Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejszy czas w roku liturgicznym, dlatego tak ważny jest nasz udział w Triduum Paschalnym. Świadomy nasz udział w liturgii trzech dni, Triduum Sacrum Wielkiego Tygodnia, jest świadectwem niezwykle wymownym naszej wiary i przyjaźni z Chrystusem, który żyje wśród nas i wciąż kształtuje nasze życie wiary. Ojciec Święty Franciszek będzie przewodniczył liturgii Wielkiego Piątku w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Początek transmisji w telewizji trwa o godzinie 17. Z kolei o 21.15 będziemy transmitować się drogę krzyżową z rzymskiego Koloseum. Na zakończenie papież skieruje słowo do wiernych i udzieli błogosławieństwa apostolskiego. W okresie świąt wielkanocnych szczególnie pamiętam o tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy, o biednych, chorych i samotnych. Jak co roku mogą oni liczyć na pomoc Caritas, która w okresie Wielkiego Postu podejmowała szereg inicjatyw na rzecz najuboższych. Prawie 438 ton żywności zebrała Caritas Polska podczas wielkanocnej zbiórki żywności przeprowadzonej w ramach akcji Tak Pomagam. Paczki trafią do około 71 tysięcy osób z rodzin wielodzietnych, samotnych, bezdomnych i chorych oraz do placówek prowadzonych przez 36 diecezjalnych Caritas. W akcję zaangażowanych było prawie 20 tysięcy wolontariuszy ze szkolnych kół Caritas oraz z parafialnych zespołów Caritas w całej Polsce. W koszach znalazły się między innymi mleko, mąka, cukier, makaron, ryż, konserwy mięsne, a także słodycze dla najmłodszych oraz środki czystości. Kilka tysięcy rodzin będzie mogło skorzystać z tej formy pomocy. Dzięki temu na świątecznych stołach mogą zagościć też takie rzeczy niecodzienne, bo w paczce są te codzienne. Dzięki temu zaoszczędzone środki można wydać na tą przysłowiową szynkę czy kiełbasę świąteczną. W tym świątecznym czasie podopieczni Caritas spotykają się także przy wielkanocnych śniadaniach. Archidiecezji wrocławskiej takie
spotkanie odbędzie się w poniedziałek wielkanocny przy ulicy Słowiańskiej we Wrocławiu. Z kolei na jutro śniadanie wielkanocne zaplanował Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Odbędzie się ono na podwórku centrali Caritas w Sopocie. Przygotowujemy halę namiotową, która pomieści wszystkich gości, aby wspólnie spożyć śniadanie wielkanocne, podzielić się tą radością, która wpisuje się w święta Wielkiej Nocy, ale także życzliwością ludzką, która jest bardzo ważna i bardzo potrzebna, szczególnie tam, gdzie tych problemów życiowych jest najwięcej. Ta ludzka życzliwość wtedy jest kapitałem podstawowym. On pozwala na budowanie nadziei, ona pozwala na spoglądanie dalej. Caritas rozprowadza także świece paschaliki, baranki wielkanocne, chlebki miłości, palemki oraz świąteczne pocztówki. W ten sposób pozyskane pieniądze przeznaczane są dla najbardziej potrzebujących. Pomaganie musi zawsze odpowiadać ludzkim potrzebom. To jest jakby jedna warstwa. Drugi obszar to jest oczywiście jakość. Czyli to, na co w Caritas bardzo mocno zwracamy uwagę, to, żeby pomagać z sercem na ręku. Żeby przy tej przysłowiowej misce zupy towarzyszyło to serce, czyli poczucie szacunku dla człowieka. A tego nie brakuje w środowiskowym domu samopomocy Caritas diecezji toruńskiej. Znajduję tutaj opiekę 30 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Są to osoby dorosłe, przewlekle chorujące psychicznie i upośledzone umysłowo. Ośrodek oferuje szereg różnego rodzaju działań, w tym między innymi terapię manualną. Nasi uczestnicy przy pomocy terapeutów mieli możliwość wykonania prac florystycznych, rękodzielniczych, dekoratorskich. Podopieczni środowiskowego domu samopomocy Caritas diecezji toruńskiej mieli okazję zaprezentować swoje prace na kiermaszu. Różne rzeczy robi, jajeczka, różne pisanki, koszyczki. Uczymy się robić różnych rzeczy, czego nigdy w życiu nie robiłam, to tu właśnie robię. To jest mojej produkcji kartka. Sama ją zrobiłam. Robimy baranki z masy solnej, szklanka soli, szklanka wody i szklanka mąki. Mieszamy to w ręku, wykładamy tak jak ciasto, jakby taką drożdżówkę czy coś, i żeby było takie elastyczne bardzo i miękkie. I potem robimy z tego baranka takiego fajnego. W wielu kościołach jeszcze jutro będą wystawiane kosze Caritas, do których będzie można włożyć produkty żywnościowe. Każdy z nas ma szansę, aby pomóc osobom, które na tą pomoc czekają. Tym, których niejednokrotnie nie stać na podstawowe rzeczy. Dzięki takiemu gestowi możemy sprawić, że na twarzy osoby chorej, biednej czy samotnej zagości uśmiech. A co najważniejsze, nie zasiądzie ona do pustego wielkanocnego stołu. 75 lat temu NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Zamordowano także obywateli polskich na zajętych przez Sowietów terenach naszego kraju. Łącznie zbrodnicze działanie kosztowało życie około 22 tysięcy osób. Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD zapadła 5 marca 1940 roku. Podjęto ją na najwyższym szczeblu sowieckich władz. Po trwających miesiąc przygotowaniach 3 kwietnia 1940 roku rozpoczęto likwidację obozów w Kozielsku, a dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następnych 6 tygodni Polacy wywożeni byli z obozów grupami do miejsc kaźni. W sprawie katyńskiej nie uzyskaliśmy wsparcia ze strony przywódców państw zachodnich, którzy w imię trwałości sojuszu ze Stalinem okazywali mu pomoc w ukrywaniu prawdy o tej zbrodni. Wyszła ona na jaw dopiero wiele lat po zamordowaniu Polaków. Kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi trwa w najlepsze. Powiązanie Bronisława Komorowskiego z aferą Skok Wołomin czy krytyczny raport NIK co do funkcjonowania Krajowego Biura Wyborczego to tylko niektóre elementy trwającej debaty. Jednak głównym tematem była ostatnio kwestia wprowadzenia euro, o której dyskutować chcieli niemal wszyscy kandydaci, a której unika Bronisław Komorowski. Dyskusja o planowanym wprowadzeniu w Polsce euro to już stały element kampanii przed wyborami prezydenckimi. Jedni jej unikają, inni drążą. Wciąż jednak nie wiadomo, kto na walce złotówki z euro zbije polityczny kapitał. Wiadomo natomiast, jakie jest stanowisko w tej sprawie poszczególnych kandydatów. Andrzej Duda wspólnej europejskiej walucie mówi zdecydowane nie, bo przy zarobkach Polaków nie mieliby oni szans na dopięcie domowych budżetów. Tak dla Unii Europejskiej, ale nie dla euro.
do czasu, gdy w Polsce zaczniemy zarabiać tak, jak na zachodzie Europy. Te słowa Andrzeja Dudy wykorzystał w swoim radiowym spocie kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas. PiS i Platforma straszą Polaków wprowadzeniem euro. Kandydat Duda już zarabia w euro. Jednak kandydatem, który chce, by wszyscy Polacy w niedalekiej przyszłości zarabiali w euro, jest Bronisław Komorowski. Ponaglenia w tej sprawie kierował do rządu już wielokrotnie. Ostatnio chociażby podczas zaprzysiężenia gabinetu Ewy Kopacz. Do tych wielkich zadań, które też nie oczekuję, że to się da teraz zrobić, ale chciałbym to, tak powiem, położyć na sercu wszystkim, nie tylko rządowi. To jest przygotowanie Polski do nieuchronnie czekającej nas debaty nad decyzją o umocnieniu naszego miejsca w integrującej się Europie. Mam na myśli dyskusję, a potem ewentualne decyzje dotyczące członkostwa w strefie euro. Dziś do tych słów urzędujący prezydent odnosi się niechętnie. Jego kampania opiera się na kwestiach, które nie przysporzą mu wrogów. Kwestia euro może być problematycznym tematem w kampanii wyborczej, a wiemy, że w czasie kampanii lepiej kontrowersyjnych tematów czy trudnych tematów dla wyborcy nie poruszać. Tym bardziej, że wejście Polski do strefy euro to według szacunków większości ekonomistów strzał do własnej bramki. Ceny by wzrosły, nie ma co do tego wątpliwości. Świadczą o tym przykłady krajów, które przed nami wspólną europejską walutę przyjęły. Po drugie dlatego, że stracilibyśmy możliwość prowadzenia własnej, suwerennej polityki pieniężnej dostosowanej do naszych potrzeb i możliwości. Po trzecie dlatego, że stracilibyśmy nasze rezerwy walutowe. A Polaków interesuje przede wszystkim to, co zastaną po wejściu do sklepów. Ceny już dziś są wysokie, co niewątpliwie ma związek z podniesieniem przez koalicję PO-PSL podatku VAT. Chleb kosztuje 1,49 zł, kiedy mamy polską złotówkę. Kiedy niestety wejdziemy do strefy euro, chleb po przeliczeniu będzie kosztował prawie 3 zł. Kandydat Ruchu Narodowego na prezydenta Marian Kowalski od ponad 20 lat przekonuje, że utrata waluty narodowej jest równoznaczna z brakiem suwerenności gospodarczej. Ja jestem odwiecznym wrogiem Unii Europejskiej, jeszcze od wiele lat, zanim Polska weszła do Unii Europejskiej. Moje przewidywania spełniły się jeszcze, że tak powiem, z okładem. Jest gorzej niż myślałem. Jeśli chodzi o euro, zawsze byłem przeciwnikiem utraty własnej waluty, a nie tak jak niektórzy kandydaci tak zwanej centroprawicy, którzy w zasadzie zmieniają akcenty, że euro, ale trochę później. Nigdy euro, zawsze złotówka. O tym, kto zarobi na walutowej dyskusji, a kto okaże się politycznym bankrutem, zadecydują wyborcy. A teraz Tunezja i kolejne zatrzymania po zamachu na Muzeum Bardo w Tunisie, w którym 18 marca bieżącego roku zginęło 21 zagranicznych turystów, w tym nasi rodacy. Podczas operacji sił specjalnych śmierć ponieśli także dwaj napastnicy. Tunezyjska policja zatrzymała kolejne 21 osób, które były bezpośrednio zamieszane w atak terrorystyczny w Tunisie. Zatrzymani wchodzili w skład dwóch komórek terrorystycznych, które pomogły w przygotowaniu zamachu, a także które planowały ataki na komisariaty policji. Osoby te zajmowały się m.in. transportem broni, czy też ukrywaniem osób zamieszanych w atak. Prezydent Tunezji wyraził głęboką nadzieję, że wydarzenia marcowe więcej się już nie powtórzą. Myślę, że to się już nie powtórzy. Władze naszego kraju doskonale zdają sobie sprawę z tego, czym jest i jakie konsekwencje może przynieść kolejny tego typu atak. Dokonamy wszelkich starań, aby te wydarzenia nie miały już miejsca w przyszłości. Postaramy się, choć ryzyko zawsze istnieje, dlatego musimy zachować czujność. Tunezyjskie władze o krwawy zamach na turystów oskarżyły dżihadystyczną organizację, której szef został zabity wraz z kilkoma innymi członkami tej grupy w ubiegłym tygodniu podczas operacji antyterrorystycznej w regionie Kafsa w środkowo-zachodniej części kraju. Wśród tych terrorystów znajdują się głównie osoby z Afryki Północnej. Niestety w ich szeregach byli także dwaj Tunezyjczycy, którzy zginęli, a wcześniej byli szkoleni w Libii. Jak na razie liczba wszystkich zatrzymanych w związku z atakiem terrorystycznym w Tunisie wzrosła do 46 osób. Zaledwie 2 tygodnie wystarczyły na zabicie ponad 500 osób. To wynik krwawej wojny w Jemenie, gdzie ofensywę prowadzą bojówki Huti. Akcję mającą na celu powstrzymanie szyitów prowadzi koalicja międzynarodowa z Arabią Saudyjską na czele. 519 ofiar śmiertelnych i ponad 1700 rannych osób. To bilans zaledwie tygodniowych walk trwających na terenie Jemenu.
Od ponad tygodnia Arabia Saudyjska i jej sojusznicy prowadzą tam ataki z powietrza. Tragiczna jest przede wszystkim sytuacja cywilów. Jak podaje Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, zginęło co najmniej 62 małoletnich, a 30 odniosło obrażenia. Wczoraj bojownicy Huti wdarli się do centrum Adenu, gdzie oblegają pałac prezydencki. Abd ar-Rabba Mansura al-Hadi schronił się w Arabii Saudyjskiej. W porcie adeńskim natomiast wylądowali już egipscy żołnierze. Aden to jeden z ostatnich bastionów sił wiernych prezydentowi Jemenu. Bojownicy ruchu Huti nacierają na miasto przy wsparciu czołgów i samochodów pancernych. Wokół miasta rozstawili się snajperzy, którzy na celownik obrali cywilów. Trwająca operacja 10 państw arabskich ma na celu osłabienie i zniszczenie infrastruktury militarnej Huti. Na razie jednak prowadzone są głównie ataki z powietrza. Nie mamy tam swoich wojsk, formalnych wojsk Arabii Saudyjskiej na terenie Adenu. Jednak kwestia wykorzystania wojsk lądowych to dyskusja, którą w obecnej sytuacji warto podjąć. Zwolennicy Huti wyszli na ulice Jemenu, by protestować przeciwko zewnętrznym interwencjom zbrojnym. Społeczeństwo Jemenu gromadzi się tutaj, aby pokazać swój sprzeciw i wypowiedzieć się na temat nalotów amerykańskich i saudyjskich samolotów wojskowych, które wzięły na cel Jemen i jego obywateli. Koalicja państw arabskich zapowiedziała, że jej działania wymierzone w Huti mogą potrwać nawet pół roku. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w południowym wydaniu Informacji Dnia. Za chwilę Julita Przyczka i prognoza pogody. A ja życzę Państwu dobrego przeżycia tego Wielkiego Piątku. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy informacje o pogodzie. Zapraszam. Nad zachodnią Europą dziś pochmurno i deszczowo. W Moskwie również sporo chmur i śnieg. Więcej przejaśnień w centrum, a na południu rozpogodzenia. Na termometrach maksymalnie od 1 na wschodzie, około 9 w Berlinie, Wiedniu i Bukareszcie, do 17-23 w basenie Morza Śródziemnego. I zmieniamy mapę. W Polsce dziś na ogół pochmurno z lokalnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Bez opadów jedynie na zachodzie kraju. Tam też najwięcej szans na przejaśnienia. Słońce niewykluczone także w pasie od Mazur przez centrum po Małopolskę. Na termometrach maksymalnie od 3 stopni w Lublinie i Rzeszowie, około 4 w centrum, do 6-8 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu. Ciśnienie bez większych zmian bliskie 1010 hektopaskali. W tym wydaniu to już wszystkie informacje o pogodzie, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję, życząc dobrego popołudnia.